Dzień dobry moi mili, witajcie na kanale Book Please, jestem Ewa i dzisiaj zapraszam Was na book haul, który obiecałam Wam we vlogu z Warszawy. No i będą to wszystkie książki, które zakupiłam w Warszawie. Część z nich zakupiłam na warszawskich targach książki, a część z nich poprosiłam, żeby Kasia mi kupiła. Kasia z kanału KT29, link znajdziecie w opisie. No i co by tutaj nie przedłużać i nie trzymać Was w niepewności to, co zakupiłam, bo jesteście pewnie bardzo ciekawi. I tylko jeszcze nadmienię, że niedługo też pojawi się kolejny book haul, gdzie będzie ponad 80 książek i zabieram się do nagrywania go jak pies do jeża, bo przeraża mnie ilość tych książek i opowiedzenia Wam o nich. Ten drugi book haul będzie po prostu mega długi, ale wiem, że lubicie takie filmy, więc im więcej book haulów, tym lepiej. No ale teraz zabiorę się do pokazywania tego, co kupiłam. Może najpierw zacznijmy od tego, o co poprosiłam, żeby Kasia mi kupiła, dlatego że te książki przyszły wcześniej do niej, no i już sobie czekały i odebrałam je, jak przyjechałam do Warszawy. No i pierwszą książką, o którą poprosiłam, to była książka Sally Rooney, najnowsza jej powieść, która została wydana w Polsce, Gdzie jesteś, piękny świecie. Nic na temat tej książki nie wiem, dlatego że podobali mi się normalni ludzie, którzy są tutaj. O, tutaj. I tak naprawdę teraz idę w ciemno z twórczością tej autorki. Jeszcze czekają na mnie rozmowy z przyjaciółmi, które miałam przeczytać w maju, ale niestety mi się to nie udało. Wiem tylko tyle, że mamy czwórkę bohaterów i to jest literatura piękna, są jakieś problemy, borykanie się z różnymi rzeczami, odnajdywanie siebie i tak dalej, więc bardzo jestem ciekawa tej pozycji. Też bardzo chciałam przeczytać inną książkę niż Lolita Nabokowa, dlatego jak zobaczyłam Obronę Łużyna, to wiedziałam, że będę chciała właśnie po tę pozycję też sięgnąć, dlatego że ona ma ciekawą, tak mi się wydaje, że ciekawą fabułę, która trochę, nie wiem, czy była inspiracją, a może i nie. Kiedyś był serial Gambit Królowej, no i ta tematyka szachów mnie trochę zafascynowała. Co prawda książki nie czytałam, ale tylko oglądałam serial. No i tutaj mamy właśnie też tematykę związaną z szachami, o kolesiu, który jest nieatrakcyjny chyba? Tak. Taki wycofany, taki introwertyk, no i poznaje świat szachów i staje się arcymistrzem, więc jestem bardzo ciekawa tej pozycji. No i też bardzo bym chciała przeczytać w końcu serię Pory Roku, więc też poprosiłam, żeby Kasia mi kupiła Jesień Alice Smith. I tylko tyle wiem, że to jest literatura piękna, jakaś obyczajów, takie bardzo obyczajowe, proste rzeczy i nic więcej na temat tych książek nie wiem. Na razie tylko wybrałam pierwszy tom, bo nie wiem, czy to mi się spodoba, więc będę Was update'ować na pewno na kanale. No i też wybrałam sobie dwie książki Han Kang. Nadchodzi chłopiec. To jest o masakrze w pewnej miejscowości w południowej Korei, która miała miejsce w 1980 roku. I to naprawdę się mega dobrze zapowiada. A tutaj mam białą elegię, bardzo cieniutka pozycja. I to jest o bohaterce, która wraca pamięcią do starszej siostry, która zmarła zaledwie 2 godziny po przyjściu na świat. Więc też z tego, co widziałam, to Kasia już zaczęła czytać tę książkę i mówiła, że całkiem spoko. Jestem ciekawa, czy dokończyła, a mnie bardzo ciekawią te pozycje. Co prawda jeszcze Wegetarianki nie czytałam, ale mam takie dobre przeczucie, jeżeli chodzi o twórczość Han Kang. No a teraz przejdźmy do tego, co zakupiłam na warszawskich targach książki. I powiem Wam, że spodziewałam się, że więcej kupię, bo też zapomniałam o kilku książkach, że miałam je kupić, ale kupię je teraz, jak będą jakieś promki. Z targów przywiozłam 4 pozycje. Jedna nawet jeszcze nie jest rozpieczętowana. Nie chcę mi się w sumie teraz tego otwierać. Jest to Wyspa doktora Morło.
Ja kiedyś kupiłam tę książkę, ale nie zauważyłam, że zamówiłam ją w nie tej oprawie, co trzeba, i w końcu po roku, tak, bo ja zamówiłam sobie i odebrałam ją chyba w urodziny, nie, dzień po urodzinach, więc po roku już mam tę książkę i żałowałam, że we wrześniu sobie tej książki nie kupiłam. I to jest historia mężczyzny, który trafia na wyspę, gdzie dzieją się różne, gdzie jest pewien doktor i tam on właśnie robi eksperymenty na różnych stworzeniach, gatunkach i między innymi na ludziach, więc no to będzie takie mega creepy i zobaczymy. Już się nie mogę doczekać, kiedy się mu za to zabiorę. Tak samo nie mogę się doczekać, kiedy się mu zabiorę za inne książki Wellsa. Zakupiłam też Gniewę. Jezu, ja nie wiem dlaczego, ale ja cały czas na tę książkę mówię Gniewna. Nie pytajcie. Mam już tutaj podpis od autorki i bardzo się cieszę, że udało mi się dorwać tę pozycję, dlatego że jestem wielką fanką serii Szeptucha, a Jaga jest naprawdę jedną z moich ulubionych postaci w tej serii, więc fajnie, że autorka postanowiła skupić się na tej postaci i dzięki temu mamy właśnie wgląd w jej przeszłość. I tę książkę będę czytać w reading vlogu, do którego już was zapraszam, który będzie za jakiś czas. Ja mam do podpisu dla Marty Kisiel mieć pierwsze słowo, tak jak widzieliście w vlogu z Warszawy, ale postanowiłam jednak zakupić jej nową powieść, jej komedię kryminalną Nagle trup, która ma miejsce w jakimś wydawnictwie i tam dochodzi do morderstwa, tam się nikt tym morderstwem nie przejmuje, a policja próbuje ustalić, kto zamordował danego człowieka. Myślę, że to będzie ciekawe. Myślę, że to będzie zabawne, bo nomen omen tej autorki mega mi się podobał i już się nie mogę doczekać, kiedy to przeczytam. No i kupiłam też książkę, którą czytałam kiedyś w e-booku na Legini, bo chciałam pójść po prostu do autora po podpis. Mam Unika, dlatego że w momencie, gdy autor podpisywał mi książkę, długopis się wypisał i mam część atramentem, nie atramentem, długopisem niebieskim, a część czarnym podpisaną, więc super. No i jest to Piętno Przemysława Piotrowskiego. To jest pierwsza część o Igorze Brudnym, który jest warszawskim komisarzem czy policjantem? Twardym gliną, który wychowywał się w Zielonej Górze. I też właśnie w Zielonej Górze osadzona jest akcja tej powieści. Ta książka bardzo mi się podobała, więc też będę musiała dokupić sobie inne części z tej serii. Drugą częścią jest Sfora. Teraz żałuję, że sobie od razu dwóch nie kupiłam, bo tak to bym mogła już zacząć Sforę czytać. A z tego, co mi autor powiedział, że po Sforze ludzie teraz boją się wchodzić do zielonogórskich lasów, no i jestem ciekawa, czy naprawdę taka straszna jest, jak się wydaje. To są już wszystkie książki, które zakupiłam w Warszawie. Żałuję, że nie kupiłam sobie Karawalu, nowej edycji, która jest teraz wydawana przez poradnię K. I to jest w tej okładce, która mi się tak mega podoba, ale zamówię sobie na stronie Empiku. W antykwariatach nic mi się nie udało wyszukać. Tak naprawdę szukałam tylko książek Mario Vargas Llosy, dwóch, których mi brakuje, Święto Kozła i Wojna Końca Światów. No a tak też mi nic nie wpadło w oko. Może to i lepiej, bo mniej wydałam po prostu na książki, ale też chciałam kilka jeszcze pozycji ze stanowiska Vesper i też żałuję trochę, że nie kupiłam najnowszych książek Anety Jadowskiej, Afera na Tusin Rysiów, bo te okładki są przesłodkie, ale to w czasie się rozejdzie i pewnie na jakichś promocjach to wszystko i tak dorwę, a wy to zobaczycie pewnie w którymś book haulu kiedyś tam. Dobra, to ja już nie przedłużam. Dajcie mi znać, co wy sobie ostatnio kupiliście, czy coś kupiliście na warszawskich targach książki, czy na nich byliście. Jestem tego bardzo ciekawa
i widzimy się w kolejnych filmach. Pa, pa.